Kochani, przecież ten system sam się kompromituje, degraduje, ośmiesza, zapada, rujnuje, podcina gałąź, na której siedzi. Przecież gdyby wyższa instancja w Warszawie Sądu Lekarskiego przy Izbie Lekarskiej w Warszawie przyznała rację, przychyliła się do wniosku Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, aby odebrać mi prawo wykonywania zawodu lekarza na 5 lat za moje wpisy na Facebooku Plandemia to ściema i Polacy, nie przyjmujcie preparatów, ponieważ system nie udźwignie powikłań przez następne 30 lat. Za te dwa wpisy już mi odebrano prawo wykonywania zawodu na rok, a Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej odwoływał się i żądał na 5 lat. To przecież gdyby się przychylili do tego, a nie przychylili się, tylko podtrzymali ten roczny wyrok zawieszenia, przecież gdyby oni przyznali mi 5 lat pozbawienia prawa wykonywania zawodu za moje wpisy na Facebooku, to przecież większego ośmieszenia nie mogliby się sobie zafundować i większego oburzenia opinii publicznej. Oni już się skompromitowali za ten rok. Wyobrażacie sobie, że mogli zrobić coś tak głupiego, że przyznać mi to 5 lat? Już dosyć się kompromitują i skompromitowali. Także to jedyne, co mogli zrobić. Nie mogli się całkowicie wycofać z tego roku, ponieważ nie byliby lojalni do swojego systemu, do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która mi to dowaliła. To już się sypie, kochani, po prostu się sypie. A ja mam bana na Facebooku jeszcze z 25 dni, więc ten filmik wam wrzucę pewnie. No, jak będę mogła. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Będzie dobrze, jest dobrze.